A tu idzie mąż, kot i Krzyś. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam. O, w tą stronę lepiej idzie. Chłopaki się tutaj męczą i pytanie, co oni kombinują? No. A ty stękasz, jakbyś nie wiadomo co robił. Znaleźliśmy sobie zajęcie, żeby nas nie znalazła, a ona i tak nas znalazła. Mam się śmiać? Czy uznać to? Rób co chcesz. Uznaj to za komplement. O. Dobra. Oj, będzie się działo. Będzie się działo. Będzie się działo. Zakupiliśmy takie urządzenie, opryskiwacz rolniczy, który jest wykorzystywany do oprysków. No, ale tutaj u nas nie będzie służył do tego celu, tylko do przewożenia syropu do zakarmiania na zimę pszczół. Tutaj zawsze ciężko to szło, bo Edziu gotował syrop w parniku, później rozlewał go do baniek i przewoził go do pasieki, rozlewał po wiaderkach, dopiero do podkarmiaczek. Było bardzo ciężko. Trzeba było robić kupę kursów. No niestety ręce bolą, bo to praca nie jest najlżejsza. No i tutaj takżeśmy któregoś razu zaczęli kombinować, jak sobie usprawnić tą ciężką pracę, którą trzeba też wykonać w odpowiednim czasie. Tutaj trzeba się zwijać szybko, żeby zdążyć te pszczoły pozakarmiać. No i wpadliśmy któregoś razu właśnie, że zakupimy taki opryskiwacz i przerobimy jego do wożenia syropu. Zadzwoniliśmy do firmy, która produkuje takie opryskiwacze. No i zdemontowali lance. I teraz tutaj chłopaki usprawnią to. No i będzie dużo łatwiej. Naleje cały taki baniak i pojedzie za jednym razem. I łatwiej będzie to też rozlewać, bo tutaj podłączy węża na pistolet i później będzie chodził tylko do ula i już nalewał. To też wam później pokażę, jak to będzie wyglądało, bo być może ktoś będzie też chciał skorzystać z takiego rozwiązania, bo pszczelarze ogólnie no, mają z tym problem, męczą się, gotują syrop, rozlewają po bańkach, konwiach czy jakichś innych pojemnikach. Wozi się to na te pasieki. Później do wiader, ręcznie, po tych podkarmiaczkach. Jest ciężko i może ktoś będzie chciał skorzystać. Tutaj jest 300-litrowy akuratnie w naszym przypadku. Dla nas wystarczy. Bardzo precyzyjna praca. Jezu! No weź ty mnie, nie strasz! Jak ręce! No wiecie co? Ja się od was odsunę na bezpieczną odległość królewską. Dwa chyba metry. Masz coś na sumieniu, skoro się boisz. Pocałujta w nos wójta. Wiesz co, w tym przypadku zawsze powtarzam, idź do wojska. Tam cię nauczą strzelać, nauczą cię wystrzałów, huku, więc nie będziesz się bała. Serio? Tak myślę. Trzeba doceniać to, co się ma. Nie ma co narzekać. Edziu nie narzeka. Przynajmniej nie śmie przy mnie. Przestał, tak. To nie przynosiło efektu. Jak tam mój mistrzu powiedział kiedyś, pan Poniedzielski, że kobiety nie zmienisz. Kobietę można zmienić, ale to i tak nic nie zmieni. No więc niech ci nic po głowie nie chodzi. O, taki wynalazek, żeśmy wystrugali do podkarmiania pszczół. Opryskiwacz 300 litrów. Węża żeśmy dokupili. Znaczy kupiliśmy opryskiwacz bez lans, bo nówka sztuka. Zawory to wszystko jest. Węża żeśmy dokupili 25 metrów. Pistolet do dystrybutora. Próbę wody przeszło. Teraz będziemy próbę zakarmiania pszczół przeprowadzać. Właśnie będziemy nalewać syrop i jedziemy lać do podkarmiaczek.
kierunku. Cały ten jest, wszystko jest oryginał, bez żadnych przeróbek. Jedyna przeróbka to są te węże, co szły na lance. I tu jest taki zrobiony trójnik na wąż do rozlewania. I jedyna taka przeróbka jest... usprawniająca to wszystko. Tak, ale... a reszta wszystko zostało tak jak jest. No widzicie, jest tu oryginał, jest tylko wszystko podłączone. No i idziemy działać, rozlewać. Zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Tu wąż jest i na końcu jest kupiony pistolet po to, aby łatwo było wlewać to do podkarmiaczek. Syrop do podkarmiaczek. W pierwszej kolejności zaczynamy tutaj od tego pawilonu, który stoi koło domu. Co prawda próba wodna już była. Szło wszystko ok, no ale istnieje takie ryzyko, że może jeszcze coś tutaj nie pyknąć. No i łatwiej jest tutaj koło domu ewentualne przeróbki, poprawki robić, niż jechać z pola. Część uli mamy jeszcze na nawłoci. Stoją one, jeszcze coś tam noszą. No a te, które już nie będziemy pozyskiwać miodu, to już pomalutku tutaj będziemy zakarmiać. Krówki stoją, produkują najcenniejszy na świecie nawóz, obornik. Jest gorąco, ale cienia mają dużo. Tutaj są drzewa, także w każdej chwili mogą się schronić przed słońcem. Ale tak o tej porze, już pod wieczór, to wychodzą i wygrzewają się na słońce. Pszczoły też zakarmia się pod wieczór, nie w upał. No i tutaj teraz zaraz pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Sama jestem ciekawa, bo zawsze lał z wiaderka, było bardzo ciężko, bo to wszystko trzeba było nalewać ręcznie, ręce bolały. No. Pszczoły siedzą na oczkach, w ten sposób też wentylują ul, bo w ulu jest temperatura musi być stała. No i jeżeli jest taki upał, to one go wentylują, żeby troszeczkę schłodzić. A na zimę z kolei zbijają się w kłąb, siedzą wszystkie w kłębie. W takim letargu zakitują sobie wszystkie wejścia i... O, zobaczcie, jak wentylują. Machają skrzydełkami i w ten sposób następuje wentylacja ula. Jeszcze raz byś musiał odkręcić. Zaraz, moment, odkręcę. No. Dosyć? Pierwsze idziemy do uli na wał, a tutaj po drodze jest leszczyna, na której to wywiórka z dzięciołem łupią edziowe orzeszki. Ale i edziowi udało się parę w tym roku urwać, zerwać, zebrać i schować do swojego magicznego schowka. Tutaj mamy staw, który już niejednokrotnie pokazywałam i on jest wentylowany. Woda jak się podnosi, jak jest na elektrowni zamykana śluza, to tutaj się podnosi i napływa do stawu. Jak na elektrowni z kolei jest śluza otwierana, żeby woda szła na turbiny, no to ona opada i w ten sposób tutaj w stawie jest cały czas czysta woda, niestety jest rzęsa. Kupiliśmy kiedyś ryby, te, które rzęsę zjadają, a mura tą pygę jedno zjadało, jedno czyściło górę, drugie czyściło dół, no ale niestety wydra też nam tutaj te rybki wybrała. A wracając do pszczółek, tutaj zakarmianie jest już ręczne z tego względu, że wąż nie sięgnie przez staw. No i teraz pokażę Wam, jak wyglądało do tej pory u nas zakarmianie.
Oczywiście dzisiaj też mam kombinezon. Nie idę z partyzanta, aż taka odważna nie jestem, bo przy zakarmianiu pszczoły potrafią się sypać. Syrop jest we wiaderku. Pytanie, po co są te patyki? Po to, żeby pszczoły na nie sobie siadały i pobierały syrop. One i tak robią to bardzo precyzyjnie, ale patyk ułatwia im poruszanie się po podkarmiaczce i pobieranie. No nie topią się po prostu, nie topią się. Bo tak to zdarza się, że mogły się topić, no a szkoda jest pszczółek. I dlatego jest patyk położony. I one teraz będą ten syrop wybierać i będą go przenosić w swoich wolach, wymieszają go z własną śliną i będą upychać w komórkach w gnieździe i to będzie ich pokarm na okresy miesięcy zimowych. Może pojawi się pytanie, jak długo będą one ten syrop wybierały przy tak ciepłych nocach, ciepłych dniach do rana. Już ten syrop będzie wybrany i przeniesiony do komórek. No i tutaj poddawanie syropu metodą nowatorską u nas. Szybciutko, wygodnie, nie trzeba tyle sił, nie trzeba tyle się udźwigać, unosić, a efekt jest ten sam. Pompa napędzana przez wałek z ciągnika i idzie. Pszczoły już gotowe do pobierania syropu. One instynktownie wiedzą. I do rana będzie wybrane wszyściutko. I przeniesione do komórek. Tak wygląda poddawanie syropu pszczołom na sezon zimowy. Przygotowywanie ich do zimy. Kombinezon jest koniecznością, bo one przy poddawaniu syropu są wzburzone, no i mogą tutaj żonglić. Właśnie przed chwileczką jedna zaszczepiła mnie w nogę, także tradycji stało się zadość. Pszczelarz, który nie będzie chociaż raz w sezonie urządlony, to nie jest pszczelarz. Dobrze, że są kombinezony, to przynajmniej ryzyko pożądlenia jest zminimalizowane bardzo wysoko. No są też kombinezony, że wchodzi się całemu od razu ze spodniami i wtedy praktycznie nie ma szans pożądlenia. Jest stuprocentowa gwarancja, że na pożądlenie się nie narazimy. No i teraz jak już sezon minie, będzie przegląd kombinezonów, który się już nie nadaje, to pójdzie do wyrzucenia, a będzie się kupować nowe, który się jeszcze będzie nadawał, wypierze się go, wysuszy i będzie służył jeszcze na kolejny rok, bo wiadomo, że żaden pszczelarz nie kupuje do każdego podchodzenia do ula nowego kombinezonu, tylko taki kombinezon służy, aż się nie wysłuży. Dzisiaj są one ogólnodostępne, ale kiedyś i jeszcze tych powiedzmy kilkadziesiąt lat temu, jak one nie były tak łatwo dostępne, to ludzie bardzo szanowali, łatali, cerowali. Te siatki były już takie posznurkowane. Szanowało się. A dzisiaj no, można iść i kupić nowy, gotowy kombinezon.
traktorek chodzi sobie na takich nie za szybkich obrotach. Też tutaj trzeba dostosować prędkość obrotów, żeby nie wytworzyło się za duże ciśnienie. Bo jakby tu było za duże ciśnienie, jakby tym pistoletem chlapnął, to by była fontanna. Ale fajnie się to sprawdza. Podoba nam się to. Prawda, mężu? Tak, tak. I tak wygląda poddawanie syropu pszczołom na zimę. Taką żeśmy tutaj właśnie sobie nowinkę wymyślili, nowinkę techniczną, usprawniającą tą pracę, która tak naprawdę do lekkich nie należy. No teraz jest już zdecydowanie lżej i można powiedzieć, że u nas do lekkich należeć będzie. Sprawdziło się, także będzie kolejne sezony tutaj u nas działało. No i fajnie, fajnie. Jeszcze dwa stacjonarne i za chwileczkę będą podkarmiane te tutaj w pawilonie. Muszą one dostać syrop z tego względu, że został wybrany miód. No też tutaj nigdy nie wybieramy go do końca. Zostawiamy część miodu, jak już przychodzi koniec pożytków, to co teraz one sobie przynoszą, bo jeszcze jakby tam ramki poprzebierał, to prawdopodobnie jeszcze by coś wybrał, ale nigdy żeśmy do końca nie wybierali, nie pozyskujemy pyłku, bo też jest dużo zapytań, czy pozyskujemy pyłek. Nie, zostawiamy go w ulu, bo jest to też cenny produkt dla pszczół i to już jest pożytek tylko i wyłącznie dla nich. My pyłku nie pozyskujemy, pozyskujemy jedynie miód, propolis, ale też tak jak mówię, już końcówkę, jak widzimy, że sezon jest ku końcowi, teraz one jeszcze chodzą na wrzos, chodzą na końcówkę na włoci, czy chociażby na te takie kwiaty, które na polu kwitną, to coś jeszcze przynoszą, ale to już jest u nas nietykalne, zostaje dla pszczół. No i tak to u nas właśnie wygląda. Opryskiwacz rolniczy sprawdził się, przerobiony minimalnie do podkarmiania pszczół. Także no jeżeli komuś to ułatwi, ktoś będzie chciał, to może też takie coś u siebie wprowadzić. Naprawdę wygoda jest niesamowita, duże ułatwienie pracy, ciężkiej pracy. Te już syrop dostały. Teraz Edziu z tatusiem poszli do pawilonu, szybciutko, sprawniutko, bez większego nakładu sił, idzie to naprawdę fajnie, także podoba nam się, sprawdziło nam się to, no i jesteśmy naprawdę zadowoleni, bo ułatwia to nam bardzo pracę, nie trzeba włożyć tyle sił, których w tym roku, no troszeczkę zaczyna brakować, ten rok daje się ostro wszystkim we znaki, nam również. Tutaj teraz wleją syrop i jadą tam do drugiego pawilonu, no a ja jadę na ogród podlewać, bo tam też już teraz podlewanie jest na ostro każdy dzień. Niestety susza jest w całym kraju, u nas też po tych całych wodach, deszczach mamy teraz suszę, także łączę się w bólu z wami wszystkimi, no ale cóż, trzeba to wszystko przyjąć jakoś tak z humorem podchodzić, z humorem, płacz, załamywanie rąk nic nie da. Trzeba się cieszyć z tego, co mamy, bo zawsze jakieś plusy, pozytywy każdej sytuacji są. Zawsze można sobie powiedzieć, że przyjdzie zima, jeszcze zatęsknimy za tymi upałami, będziemy wspominać te miesiące, także nie ma co, trzeba iść, kochani, z taką radością, z uśmiechem do przodu. A ja się z wami też z radością, z uśmiechem żegnam i życzę wam wszystkiego, kochani, co najlepsze. Przede wszystkim troszeczkę chłodu w te upalne dni. Do następnego!